Uchwalenie zrób. Uchwalenie miejscowego planu nowego spodrożenia przestrzennego obszaru Polana Żywiecka. Projektuje Zyndania Cegrakowa. Druk numer 1416. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rada. Kolejnym planem, który Państwu przedstawiamy, to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Polana Żywiecka. Opracowywany jest przez Instytut Rozwoju Miast. Powierzchnia tego planu to 44,12 hektara. Plan obejmuje tereny położone w południowej części Krakowa w dzielnicy 9 Borek-Koleńskiej. Pomiędzy ulicami Obozową, Zawiłą, Cmentarzem w Borku Fałęckim, a częścią Lasu Borkowskiego. Jest to obszar, fragment obszaru, który do 2011 roku był objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Wierzym Zalesie. Przystąpienie do sporządzania planu nastąpiło w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa 26 października 2011 roku uchwały. Celem jest uporządkowanie procesów inwestycyjnych realizowanych od kilku lat na tym terenie i zapewnienie kontynuacji tych procesów, to znaczy zachowanie harmonii z istniejącą zabudową i specyfiką tego rejonu. Projekt planu został sporządzony zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy. Pierwsze wyłożenie projektu planu odbyło się pomiędzy 23 października a 22 listopada 2012 roku. Złożono wówczas 24 uwagi, z czego prezydent 18 nie uwzględnił, 6 uwag uwzględnił częściowo. W związku z uwzględnieniem uwag zaistniała konieczność ponownienia procedury planistycznej, wprowadzenia zmian w projekcie planu, uzyskania ponownych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzenia ponownego wyłonienia projektu planu do publicznego wglądu, co miało miejsce pomiędzy 8 kwietnia a 10 maja 2013 roku. Do tego po wyłożeniu tym drugim wpłynęło 24 uwagi. Żadne nie zostało uwzględnione przez prezydenta. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi zostały przekazane Radzie Miasta Krakowa jako załącznik numer 2 w sprawie ustalenia tego planu. W załączniku tym zawarto propozycję indywidualnego sposobu rozpatrzenia każdej z 48 uwag. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Dodatkowo informuję, że do Państwa dyspozycji są projektanci tego planu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pani Panów Radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Adam Migdał. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Tutaj znowu jest sytuacja taka, plan dotyczy dzielnicy 9. Jest to jeden z pięciu planów obecnie procedowanych. Jeden został już uchwalony. Ma charakter obronny, szczególnie dla zieleni, ale również dla tej istniejącej zabudowy, jak w tej chwili posiada. Dzielnica, czyli zabudowy jednorodzinnej lub bardzo niskiej wielorodzinnej, szczególnie dotyczy to obszaru właśnie Polana Żywieca. I taki ten plan będzie spełniał to swoje zadanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeszcze w tej sprawie nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku nr 1416 wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 3 września 2013 roku godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 5 września 2013 roku godzina 15.